Szanowni bracia, tu Adar Blumenstein, polski Żyd Włoch. Dzisiaj mam dla was taka krótka recenzja, książka. Będzie to książka Zapis zarazy od pana Wojciecha Smolińskiego razem z Tomaszem Budzińskim. Polecam ją każdemu, kto na bieżąco śledzi wydarzenia od ostatni rok na temat koronawirusa, na temat pandemii i inne takie rzeczy. Ujawnia tutaj wiele kłamstw i podaje odpowiedzi właśnie na te kłamstwa, prawdziwe odpowiedzi na te kłamstwa, którymi nas karmią media, politycy, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. No i warto myślę przeczytać, to taki, jakby to powiedzieć, katalizator zdrowego rozsądku. Także naprawdę można się po prostu obudzić. Także jeszcze raz Zapis zarazy. Książka, jest mniej więcej w połowie. Książka około 40 zł. Na internecie, nie wiem czy jest dostępna, powinna być. Chociaż roznoszą się jak świeże bułeczki, roznosi się ta książka jak wirus, jeżeli tak powiem. Także jeśli was ciekawi pytanie, czy wirus jest, kto chce mieć ten wirus, w sensie kto na nim zarobi, kto na nim straci i po co ta cała panika, to myślę, że powinniście sobie ją poczytać i po prostu te odpowiedzi się tutaj znajdą. Może jeśli nie powiedziane dosłownie, to między słowami, pewne fakty, które musicie też połączyć, bo to nie jest tak, że dostaniesz gotową odpowiedź. Też musisz pewne rzeczy łączyć. Nie każdy może powiedzieć pewne rzeczy wprost. Pan Wojciech ma duża wiedza, którą nie może się podzielić z nami bezpośrednio, no bo by po prostu go zabili, tak jak na przykład Lepera, prosta sprawa. Także on te wiadomości przekazuje, trzeba czytać te książki, raz, drugi, między wierszem czytać, aż w końcu znajdziesz tak kwintesencja, jaką jest prawdziwa, rzetelna i zweryfikowana informacja na ten temat, jak jesteśmy porabiani. Tak się po prostu mówi, porabiani, no jesteśmy grubo porabiani. Wszystko o tym, jak jesteśmy porabiani, nie tylko my Polacy, ale i cały świat. Jak jest cały świat porabiany, Zapis zarazy. Fajne, troszkę i filozoficzne spojrzenie na to, co się dzieje, na tą panikę. Jak ludzie ulegają, czemu jej ulegają, jaki to ma wpływ na nich, ta panika, na ich decyzje, na decyzje przyszłych pokoleń też. Szukajcie w tym głębszego sensu, no bo jest sens chowany. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Książka naprawdę dobra, no mówię, nie jestem jeszcze na koniec książka, więc nie oceniaj książki po okładce, no to nie jest akurat, okładka fajna, ale póki nie skończę, to też może się, no raczej się nie rozczaruje na końcu. Póki co to naprawdę świetna pozycja. Idealna na grudzień, zimny grudzień. Po co wychodzić z domu tak często? Możesz sobie też posiedzieć. Ale to nie jest kampania, zostań w domu. To po prostu sobie pomyśl, czy jak tak zimno, to może lepiej posiedzieć chwilę i poczytać fajna książka. Link do sklep, gdzie ona jest dostępna, będzie w opisie. Wielkie podziękowania. Bo skąd ta książka właściwie jest? Dostałem ją też od fan. Także tutaj cena, że ja kupiłem, dostałem ją od fan. Także pozdrawiam Tomasza. Nie będę udawał ujawnił nazwiska, bo nie chcę. No i co? Rok temu poleciłem wam książkę Prawda o Jedwabnym. Też Wojciecha Smolińskiego. Dzisiaj, rok później polecam wam Zapis zarazy. No zobaczymy, czym za rok zaszczyci nas i zaskoczy pan Wojciech Smolański. Może coś o chipach? Może coś o szczepionkach? Możliwe, że tak. Nie wykluczam tego. Znaczy, no jestem autorem, ale no, zobaczymy. Także to jest kolejna warta pozycja od ten autor. Myślę, że nie ma nic lepszego niż wartościowe książki, prawda? Jak ktoś nie lubi czytać, tak o, to sobie kupi PDF-a. Też może na telefonie, chociaż ja odradzam, bo to po prostu niszczy oczy. Także fajna pozycja, no święta, po prostu kupcie sobie pod choinkę, żaden problem, prawda? Jeśli już czytaliście tę książkę, koniecznie dajcie znać w komentarzu, co one sądzicie, czy się wam podoba, czy znaleźliście drugie dno, trzecie dno, a może czwarte dno znaleźliście, bo ja jestem właśnie na etapie trzeciego dna. Także nie wiem, czy już nadinterpretuję pewne rzeczy. Wiecie, bo to może tak jak filmy, że każdy widzi co innego i to, co autor miał na myśli, każdy będzie widz inaczej myślał. Także może tutaj nie ma te trzecie dno. Może jest tylko drugie i pół.
No, mam nadzieję, że ktoś z Was już przeczytał, albo już miał styczność, może jego znajomy przeczytał. Dajcie znać w komentarzu po prostu. I proszę też Was, udostępniajcie ten film, dawajcie lajki i kliknijcie w dzwonek, żeby widzieć moje filmy. YouTube strasznie żre moje filmy, wyświetlenia. Zabrali mi też dostęp do pieniędzy, które zarobiłem na reklamie. Także czy zostaję okradziony? No w sumie tak. Teraz jeszcze mi obniżają kanał, usuwają niektóre moje filmy. Także cenzura spotkała nawet Żyda. Mamy takie posrane czasy, że cenzura spotyka nawet Żyda. To już chyba kwintesencja niepoprawności politycznej ze strony YouTube'a. Także widzicie, niepoprawny politycznie Żyd został potraktowany niepoprawnie politycznie. Nie wiem, czy to w ogóle jakaś telewizja na głośni, bo chyba musi się chwycić za głowę, nie wie co napisać. Czy dobrze, czy źle. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Możemy tak w kółko. Cenzura jest zła. I mam nadzieję, że póki ten filmik nie jest ocenzurowany, zapis zarazy. Grafika humorystyczna. Shalom, bracia.